Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Bell Sorenson Guinness. Zawód: gospodyni domowa. Główne źródło utrzymania: odszkodowania. Podejrzana o wielokrotne oszustwa ubezpieczeniowe, zabójstwo od 13 do 42 osób. Ulubione metody morderstwa: zatruwanie ofiar strychniną. Urodziła się jako Brynhild Polsdatter Storset w małej norweskiej wiosce Selbu. Jej ojciec był kamieniarzem, ona jego ósmym dzieckiem. Rodzina była skrajnie uboga. Dlatego Bell Guinness, jak później była nazywana, uwierzyła w amerykański sen. I udało jej się go osiągnąć. Choć nie w sposób, jaki wymarzyli sobie ojcowie założyciele USA. Jej sposobem na American Dream były oszustwa oraz zabójstwa. Mordowała mężów, kochanków, dzieci i kogokolwiek innego, kto stanął jej na drodze. Podążając za przykładem siostry, przeniosła się do Stanów w roku 1881. Tu przybrała bardziej amerykańsko brzmiące nazwisko i znalazła pracę. Początkowo pracowała jako służąca. W 1884 roku poznała swojego pierwszego męża, Metsa Sorensona. Małżeństwo otworzyło sklep ze słodyczami i doczekało się czwórki dzieci: Caroline, Axla, Myrtle i Lucy. Mieli także przybraną córkę Janie Olsen. Jednak biznes nie szedł zbyt dobrze państwu Sorenson. Na szczęście dość szybko znaleźli rozwiązanie dla swoich problemów finansowych. Bell, jak tak dalej pójdzie, to będziemy z dzieciakami żreć gruz. Mads, kochanie, nie martw się, mam pomysł, jak rozwiązać nasz problem. Musimy tylko ubezpieczyć tę budę. Małżeństwo ubezpieczyło swój sklep na całkiem pokaźną sumę. Dziwnym trafem niedługo potem sklep spłonął. Za pieniądze z ubezpieczenia kupili sobie nowy dom, ubezpieczyli go i wszystkich domowników i żyli całkiem wygodnie. Jednak pech nie opuszczał rodziny Sorensonów. Dwoje z czwórki ich dzieci, Caroline i Axel, umarło w bardzo wczesnym dzieciństwie. Podobno na zapalenie jelita grubego. Jednak objawy tej choroby, takie jak ból brzucha, biegunka i nudności, są również symptomami zatrucia, na przykład strychniną. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła Sorensonom odszkodowanie za obie śmierci. Jednak Bell nade wszystko pożądała pieniędzy. Mads, myślę, że powinniśmy cię lepiej ubezpieczyć. Jesteś jedynym żywicielem rodziny, aż strach pomyśleć, co by się z nami stało, gdyby ciebie zabrakło. Dobrze, kochanie, jutro to załatwimy. Przedziwny zbieg okoliczności sprawił, że Mads Sorenson umarł w jedyny dzień, kiedy obowiązywały obie polisy ubezpieczeniowe, stara niższa i nowa wyższa. Ponieważ sprawa ta wydawała się nieco podejrzana, aż dwóch lekarzy zbadało zwłoki pana Sorensona. Pierwszy z nich spekulował na temat zatrucia strychniną, lecz drugi, leczący pana Sorensona od lat, absolutnie to wykluczył. Co? Zatrucie strychniną? Co zakonował? Kto go uczył medycyny? Przecież gołym okiem widać, że to zawał. Od lat leczyłem go na serce. Dzień po pogrzebie Bell Sorenson wystąpiła o odszkodowanie z tytułu obu polis. Dostała 8,5 tysiąca dolarów, co po uwzględnieniu inflacji w dzisiejszych czasach równałoby się mniej więcej 240 tysiącom dolarów. Dzięki tym pieniądzom kupiła farmę w LaPorte w stanie Indiana, gdzie przeprowadziła się razem z trójką dzieci. Bell wreszcie stała się zamożną kobietą, ale mimo tego wciąż pragnęła więcej. Dlatego, gdy tylko część farmy spłonęła, nie wahała się ani chwili i odebrała kolejne odszkodowanie. W tym czasie Bell poznała Petera Guinnessa. Peter, podobnie jak ona, również pochodził z Norwegii. Był rzeźnikiem, posiadał też sporą farmę, na której hodował świnie. A kilka lat wcześniej stał się wdowcem z dwiema małymi córkami. W kwietniu 1902 roku para pobrała się. Jednak szczęście nie trwało zbyt długo. Jeszcze w tym samym roku dom Petera Guinnessa i Bell Sorenson Guinness nawiedziła tragedia. Młodsza córka Petera z poprzedniego małżeństwa umarła w niewyjaśnionych okolicznościach. W tym czasie w domu była tylko Bell. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co się stało, Peter. Byłam u niej kilka minut wcześniej i wszystko było dobrze. Nakarmiłam ją, przewinęłam i poszłam do kuchni. Kiedy wróciłam, to ona już nie żyła. Peter przypuszczał, że coś w historii jego żony nie jest prawdą. Dlatego na wszelki wypadek odesłał swoją starszą córkę, Swanhildę, do swojego brata. Okazało się to niezwykle dobrą decyzją, bo starsza córka Guinnessa to jedyne dziecko, które przetrwało mieszkanie z Bell. Jedynym błędem Petera był fakt, że sam nie uciekł razem z dzieckiem. W grudniu 1902 roku Peter umiera. Według wersji Bell Sorenson Guinness jej mąż sięgał po coś na najwyższej półce w kuchni.
Niestety nie zrobił tego wystarczająco uważnie i strącił na siebie ciężką maszynę do mielenia mięsa, która roztrzaskała mu czaszkę. Sąsiedzi nie wierzyli, że Guinness, rzeźnik, właściciel hodowli świń, mógłby być tak niezdarny. Podejrzenia podsycała również adoptowana córka Belle Guinness, Janie Olsen, która szkolnej koleżance opowiedziała taką historię. Mamusia zabiła papę. Zdzieliła go tasakiem w łeb i umarł, tylko błagam, nie mów nikomu. Wobec podejrzeń do akcji wkroczyły lokalne organy ścigania. Jednak nie znalazły one wystarczających dowodów morderstwa. Adoptowana córka wyparła się opowiadanej wcześniej historii, a łzy wdowy Guinness wydawały się śledczym szczere. Jednak żałoba po Peterze nie trwała zbyt długo. Belle szybko podjęła odszkodowanie za zmarłego męża, $3000, i kontynuowała życie na farmie. 6 miesięcy później urodziła syna Petera, Filipa. Ponieważ potrzebowała pomocy, zatrudniła robotnika, Laya Lamperi, który wykonywał najcięższe obowiązki. W tym samym czasie Belle wymyśliła nowy sposób na zarabianie, znacznie szybszy i znacznie skuteczniejszy. W kolumnach matrymonialnych gazet z Chicago i innych miast środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych zamieściła ogłoszenia mniej więcej takiej treści. Urodziwa wdowa, posiadająca wielką farmę w hrabstwie La Porte w Indianie, pragnie poznać dżentelmena. Dżentelmen powinien być równie dobrze sytuowany i chętny do połączenia majątków. Listowne odpowiedzi nie będą rozważane, o ile nadawca nie złoży osobistej wizyty. W listach często prosiła zalotników, by przywieźli ze sobą konkretne sumy na spłatę jej hipoteki. Wielu mężczyzn w średnim wieku odpowiedziało na ogłoszenie Belle Guinness. Tylko jednemu z nich udało się wrócić z upiornej farmy. Był nim George Anderson z Missouri. W trakcie obiadu z Andersonem Belle poruszyła kwestię finansową. Panie Anderson, czy byłby pan skłonny spłacić moją hipotekę? Ależ droga pani, naturalnie, jeśli tylko intencją szanownej jest wziąć ze mną ślub. Co prawda nie mam ze sobą takiej sumy w tej chwili, ale przecież nigdzie się nie spieszy. Tej samej nocy George Anderson zbudził się i ujrzał Belle, stojącą nad jego łóżkiem, mamroczącą coś złowrogo. Gdy kobieta opuściła jego pokój, natychmiast zwiał z jej farmy i wrócił pierwszym pociągiem do Missouri. Inni zalotnicy nie mieli tyle szczęścia i znikali tak szybko, jak się pojawiali, a majątek Belle Sorenson Guinness rósł. Jednak nie wszystko szło gładko. Ray Lamperi, zatrudniony przez nią robotnik, zakochał się w swojej gospodyni. Zaczął urządzać sceny zazdrości przy adoratorach, co kolidowało z interesami. Dlatego w lutym 1908 roku Belle postanowiła zwolnić pomocnika. Zdała sobie jednak sprawę, że Ray wie o niej trochę dużo i może ją pogrążyć. Dlatego też postanowiła zaszkodzić mu jak tylko mogła. Wszystkim w mieście opowiadała, że Ray grozi jej śmiercią, że jest zagrożeniem dla spokoju publicznego. Udało jej się nawet przekonać władzę, że Lamperi jest szaleńcem. Jednak po zbadaniu sprawy Ray został wypuszczony i uznany za mentalnie stabilnego. Mimo tego Belle nadal rozpowiadała nieprawdziwe plotki o Rayu i o tym, jak mężczyzna zagraża jej życiu. W rzeczywistości przygotowywała się do swojej kolejnej zbrodni. W kwietniu 1908 roku w gospodarstwie Belle Sorenson Guinness wybucha gigantyczny pożar. Gdy w końcu udaje się go ugasić, na światło dzienne wychodzi prawdziwy horror. W domu znaleziono zwłoki trójki dzieci, a także bezgłową kobietę, którą uważano za samą Belle. W tym samym czasie w La Porte zjawia się Asa, brat Andrew Helblina, jednego z adoratorów pani Guinness, i zażądał spotkania z policją. Panowie, musicie mi uwierzyć. Mój brat zaginął tuż po spotkaniu z tą kobietą. Nigdy go nie odnaleźliśmy. Musiała go zabić. Po jego namowach policja przeszukała zrujnowaną farmę. W zagrodzie dla świni znaleźli 11 ciał, w tym jedno należące do przybranej córki Belle Guinness, Janie Olsen, zaginionej w 1906 roku. W popiołach odnaleziono także szczękę należącą do Belle Guinness, dlatego uznano ją za martwą. Naturalnym podejrzanym władz był Ray Lamperi, któremu udowodniono podpalenie, ale nie morderstwa. Dopiero na łożu śmierci mężczyzna wyznał prawdę. To Belle Sorenson Guinness ich wszystkich zabiła, a potem upozorowała swoją śmierć. Wiem to, bo wcześniej szukaliśmy wspólnie gosposi, która byłaby do niej podobna. Ona zabiła tę kobietę, zmiażdżyła jej głowę, a potem położyła koło niej swoją sztuczną szczękę. Gdy to zrobiła, podpaliliśmy farmę. Mieliśmy się spotkać przy drodze, ale nigdy się nie zjawiła. Mimo że rewelacje te nigdy nie zostały potwierdzone, to jest jeszcze jeden fakt przemawiający za tym, że Belle Sorenson Guinness upozorowała swoją śmierć.
W 1931 roku w Los Angeles kobieta imieniem Esther Carlson zmarła czekając na proces za otrucie mężczyzny. W jej rzeczach osobistych znaleziono zdjęcie dzieci przypominających dzieci Belle Guinness. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.